dobry! Dzisiaj kolejny dzień brylowania w lumpeksach, a dokładnie w nowym lumpeksie, który otworzył się tuż koło Legnickiej, czyli dzisiaj czas na świeżynkę, łapciuch na Białowieskiej. Jedziemy! Idąc na tramwaj mijamy inny lumpeks przy Placu Legionów. Tutaj macie zmianę cen, więc nawet nie pokażę, co tam się dzieje. To taki lumpek, w którym mocniej musicie grzebać, ale też idzie coś znaleźć. W Placu Legionów macie też inny lumpek, blisko tam, idąc tamtą ulicę. To jest chyba Sądowa. Macie odzież skandynawską, gdzie też niezłe łoby można złapać. Przystanek Małopanewska, ale ja zapomniałam przecież, że na Placu Legionów jest ten największy lump w domu towarowym, więc w ogóle Plac Legionów to chyba dobra miejscowa, żeby na lumpy się wybrać. Ale już jesteśmy, przystanek Małopanewska i idziemy tam, tam. To gdzieś jest tam. Wchodzimy w Rysią, a później zaraz za budynkiem skręcamy w prawo i idziemy. Chyba dojdziemy. I kochani, mamy to łapciuch, tutaj się znajduje. Trzeba kawałeczek przejść, ale jesteśmy i sprawdzamy. Takie godziny otwarcia, jakbyście byli ciekawi, ale to tyle, wchodzimy. I od razu wita nas piękne wnętrze, dużo betonu i drewna i oczywiście ubrania, które są podzielone bardzo fajnie i czytelnie w różne sekcje. Są buty, są różne kurtki, bluzy, oczywiście buty, które na wyższych regałach się znajdują. Szukanie naprawdę nie jest trudne. A później oczywiście doszło do przymierzania i do przymierzalni wzięłam wiatrówkę vintage'ową, mocno w fajnych kolorach. Teraz katana, naprawdę bardzo, bardzo fajna, ale jak już wielokrotnie wspominałam, katan w domu mam co niemiara i chyba kolejna nie jest mi już potrzebna i tak też stwierdziłam po prostu w lumpeksie, ale rzeczywiście jeżeli za trójkę można znaleźć katanę na lumpeksie, to jest to już coś. Tutaj kurtka Nike szaro-czarna, mocno dla mnie za duża, bo to była XL-ka, ale super stan, naprawdę Nike za 3 złote, no hello. No i teraz jeszcze taka spódnica na koniec, nie do końca ogarniałam, o co w niej chodzi. Jakieś tu wiązanie i tak dalej. Ja jednak w takich bandażówkach nie do końca dobrze się czuję, więc też została na wieszaku. Na koniec vintage'owe spodnie, mocno zielone, które miały prostą nogawkę i ja chyba nie do końca dobrze się w takiej nogawce czuję, więc one również zostały na wieszaku w sklepie. Tutaj na koniec łapcie cały cennik. Pamiętajcie, że w ostatni dzień jest krócej czynne, więc trzeba się streszczać, żeby wszystko zdążyć zobaczyć, jak na przykład jesteście po pracy, bo jest czynne tylko do 17. Ja już wyszłam, mam ze sobą dwie rzeczy za 3 złote, jeden biały t-shirt z Asosa i do tego vintage'ową kurteczkę, taką wiatrówkę z małymi plamami, ale mam nadzieję, że zejdą. Co ciekawe, tuż obok macie kreatora, więc również odzież używaną, więc za jednym rzutem możecie załatwić obydwa lumpeksy, więc z pustymi rękoma raczej nie wyjdziecie. Ja nie najbardziej odnajduję się na tych ostatnich dniach wyprzedaży, bo to rzeczywiście są przebrane ciuchy, a ja już nie kupuję byle kupować, że coś się stanie, tylko kupuję po prostu rzeczy, które są mi potrzebne albo które mi się bardzo, bardzo podobają i jestem w stanie dać za nie trochę więcej. Więc dzisiejsze moje zakupy, no ja nie jestem zadowolona, ale jeżeli patrząc na sam sklep, to uważam, że jest piękny, piękny sklep. Piękny styl, drewniane drzwi, czyściutkie przebieralnie, co jest mega turbo ważne. I po prostu ładny zapach jest też w tym lumpeksie, więc naprawdę uważam, że jest to jeden z najlepszych lumpeksów we Wrocławiu. Ogółem łapciuch to jest naprawdę dobra marka we Wrocławiu, więc jeżeli chcecie spróbować lumpeksy, to albo ten przy hali Strzegomskiej łapciuch, albo ten łapciuch tutaj na Białowieskiej będzie strzałem w dziesiąteczkę. A jeżeli wiecie o innych nowych lumpeksach, które mogłabym sprawdzić, to oczywiście piszcie, wybiorę się tam i Wam pokażę, jak to wygląda
bo to jestem ja, wąska lumpiara. I to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia, wąska, pa! Flavors, baby.